Deszczyk pada, siabadabadaba. Co to będzie, co to będzie? Tam co się dzieje? No to tak właśnie myślałem. Myślałem, że sobie robicie żarty. Coś tu jest strzelało w ogóle, jakieś SMG, ale... Na drugiej stronie już strzelało? Tak szybko by ktoś przebiegł na drugą stronę? Może? Jest taka pogoda, w ogóle nic nie widać na tym. A w sumie to shotguna będę miał trochę może lepiej wtedy, jak jest taka pogoda. Jest. Dobra, chyba trzeba tam zaatakować, wiecie? Trzeba tam zaatakować. Nic nie widać, nic nie słychać. Co to będzie, co to będzie? Czego on tam strzela? Co to jest za broń? To jest chyba pepesza. Jak on wstanie, bo go za bardzo nie widzę. Dobra. Teraz go zabrałem. On chyba z pepeczki strzelał. Tam z pepeczki, no. 8 poziom. Ale to se wezmę. Pepeczkę chcę wziąć. Dobra, wezmę tą pepeczkę. Niech będzie. Dużo się zmieniło w nerfę. W termo. No trochę się zmieniło. No na rezerwie na przykład połowę mapy widzisz, tak? Drugą połowę mapy na przykład z kuli już nie widzisz, więc no... Tak zmniejszyli zasięg o 50%, można powiedzieć. Coś koło tego. To pan numer 2 z pistoletem. Pan Twitchek jakiś. Twitchownik widzę. Tam gdzie się strzelają już. Ja słyszałem jakieś tutaj biegi albo coś, albo mi się zdaje. Ewidentnie ktoś tu biega. Czyli biegał, bo już no nie biega. Magnumy na tej pompie są piękne po prostu. No tyle damage'u potrafią wsadzić w postać. No ten się właśnie przekonał. Jakie mamy tutaj ammo? O, bepeki tutaj mamy. Daj mi te bepeki, my sobie rozładujemy zaraz. Daj mi picie w razie W. W sumie, kurde, nie wiem czy ja chcę... Nie, daj mi moją. Daj mi moją, bo moja chroni brzuch. Dobra, rozładunek bepeków. No, shotgun z tym ammo jest naprawdę dobry. To mi wywal, to mi wywal, to mi wywal, to mi zabierz, to mi rozładuj. No taki SKS-ik, no, na taką pogodę. Tam lepsze jak apeki?
Zależy, no bo tutaj masz backshoty, tak? Więc nie musisz aż tak skupiać się na tym, czy trafisz wroga, czy nie trafisz wroga, bo tu strzelasz śrutówką, więc nawet gdy nie będzie celownik na kolesiu, jest szansa, że on dostanie po prostu, no tą śrutę po prostu, tak? W ciało. Apeki wiadomo, zadają duży damage, no ale musisz trafić postać, jak nie trafisz postać, no to niestety nie zadasz damage'u. Te backshoty też zadają duży damage, ponieważ one strzelają 8 razy 44 damage'u, więc jeżeli ktoś jest na blisko, to on dostaje 8 razy 44 z jednego strzału, a tych strzałów masz 8 w magazynku. Więc no. Ja lubię sobie z backshotami właśnie strzelać, bo strzelasz w postać i momentalnie łamiesz po prostu rękę na przykład, nogę, odstrzelujesz rękę, odstrzelujesz nogę na przykład. Nie wiem za bardzo, co się dzieje, ale zaraz tu się przekonamy. No widzicie, no, backshociki, no, magnumki. Magnumki do roboty, no. Bocie. Jeden strzał z magnumka. Salewa. Ten się w ogóle. Prosty poziom. Same jakieś takie low poziomy spotykam. Ciekawe czemu. Ale pogoda. Dodali coś? Nie, dodawać to nie. Dodali coś w tym patchu. Po prostu nerf termo był, wiesz? Termo tak znerfili o 50%, może tam powiedzieć o 40-50% nerfili. No już sobie z kuli nie popatrzysz na drugi koniec mapy, nie? Dwóch jednym strzałem ściągnąłem i to zaś gracz kolejny. Dobra, czekajcie, trzeba sobie rękę przywrócić, więc chodźmy sobie tutaj. Bo strzelił mnie z pompy raz. Strzelił mnie z pompy raz, no. Ale mamy CMS-a. Możemy sobie uratować część ręki. Ja chyba jednym strzałem zabiłem dwie osoby tutaj. Znaczy jedną osobę, jednego bota, nie? Bo ten tutaj to był gracz. Tak, to był gracz z K, widzicie? O, nawet miał dość ciekawe. O, widzę, że taki dobry lutownik z niego, ty. Kolejny gracz, ty. Dużo ich tutaj. Ale się dzieje, ty. To jeszcze ktoś tutaj gdzieś idzie? Z jakiego ammo ty do mnie strzelałeś, co? O, amunicja T.
No to zbyt dużo bym nie zrobił za amunicję tę. No, fajny meczek, fajny meczek. Dużo się dzieje. Co ja chciałem? Ja chciałem tutaj sobie poukładać tym moim pięknym Gamma Pouch. Gamma Container. Czy coś to jest bardziej wartościowego? Nie, chyba te najbardziej wartościowe rzeczy to już właśnie dałem sobie do gammy. Tam gdzieś się strzelają. No tak, promo notarkowa było to i ludzi pełno nowych, dokładnie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Tam gdzieś się strzelają. Dokładnie, Linson, dokładnie. Wszystko się okaże, no. Fajnie by było, jakby pod końcówce, pod koniec maja zrobili właśnie tego wipe'a, no podobno ma być, tak? Pod koniec maja ma być niby wipe, no ale ostatnio mówili, że mają obsówkę i mają problemy lekkie, więc zobaczymy, nie? Za dużo akcji. Wiecie, staram się teraz... Kolej dostał sporo, ale przeżył mi, no. Niedobrze. Wrzucę może tam gra. A leży koleś. Chyba go granatę musiałem zabić, wiecie? Chyba go musiałem granatem zabić, bo leży coś tutaj. Mam nadzieję, że to jest ten, którego właśnie tutaj szukałem. Tak, to jest ten. Chyba, bo z SKS-a strzelał. A ma SKS-a, więc to jest ten. Zmarnowałem trochę granatów. O, kartę do labów ma, no proszę. Siemanko Tommy, witam. No, znowu będzie, że Olo wiedział, gdzie granaty rzucać, nie? No bo kolesia tutaj biłem, koleś szedł tutaj. No to chyba normalne, że będę granaty rzucał tutaj, nie? Ale potem będzie, że mam radar, bo wiem, gdzie granaty rzucać. No typek mnie wczoraj trochę rozśmieszył, no. Było fajnie. Dawno nie znalazłem w ogóle karty do labu w graczu z kawie. To jest nawet fajnie.
Jakiś bot do mnie gada. Oj. Chyba na taką odległość botowi to tam za bardzo nic nie zrobię. Ale i tak tutaj nie mam wyjścia. Ile mam w ogóle ammo? Dobra, jeszcze mam 20 ammo. No właśnie, ostatnio właśnie rzadko są te karty, dokładnie. Był taki nieraz wysyp, że tych kart do labów pełno znajdowałeś. W botach, w graczach w ogóle, w skawach. A teraz? No pierwszy raz kartę znalazłem od chyba paru dni teraz. Jezu, człowiek nie potrafi zebrać myśli w tym deszczu i w tej pogodzie. Ale robi klimacik, jak to się mówi, nie? Robi klimacik. Chciałem powiedzieć, lobby klimacik. A dobra, nie masz. To Filip, powiem ci, no za późno troszeczkę, bo już jestem po drugiej stronie mapy, żeby to sprawdzić. Ale może następnym razem. I tak mało co wychodzę na tych flarach tam, wiesz? Nawet nie sprawdzam, czy są, czy ich nie ma. Ogólnie też rzadko bossy się ostatnio respią. Bo wczoraj to ani razu nie udało mi się bossa znaleźć. Przedwczoraj chyba raz. Więc też tak jakieś te bossy się średnio teraz respią. Siemanko ziomek, witam. Cześć, cześć. Tu widać ktoś był, bo jest przelutowane. Dobra, do wyjścia mi się zdaje. Do wyjścia, nie ma co tu dalej na tej mapce być. Wbiliśmy na mapkę, zrobiliśmy dość ładny meczyk. Z jakichś chyba 7 graczy udało nam się zabić. Chyba 7, nie? Może jakiś event będzie z nimi? No na pewnie jak eventy będą przedwipeowe, to będą się bossy respić na każdej mapie, ridersi będą na każdej mapie, także jak będą już te eventy, to będziemy się fajnie bawić na tych mapach. Z tego co słyszałem, to podobno po wipie bossy mają się na każdej mapie respić. Co jedną rundę jak wejdziesz, mają być bossy podobno na mapie, żeby było jakieś tam urozmaicenie, tak? Bo czasem nie ma graczy, ale masz bossy przynajmniej do zrobienia, tak? Więc no, jestem ciekaw. Udało nam się raz, dwa, trzy, czterech, pięciu graczy plus dwóch graczy skawów, to 7 graczy udało nam się, 8 graczy udało nam się, bo jeszcze jednego koło stacji, więc to chyba 8 graczy udało nam się na tym meczyku właśnie dorwać w 13 minut. I to nawet, tylko większość z tego co widzę, jakieś takie małe poziomy mieli. No ale 2600 w ciało, tylko 400 w armor. Więc no, daje radę ten shotgun, daje radę.